Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Bez Ściemy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat marki Mokosz i na temat kosmetyków Mokosz. Czy są to produkty warte zainteresowania, warte swojej ceny? I postanowiłem również przetestować taką jakby nową jakość tego filmu, ponieważ nie chcę tutaj umieszczać slajdów z składami tych produktów, tylko chcę te składy umieścić w opisie na dole, żebyście po prostu mogli sobie je łatwo skopiować i przeanalizować, żeby nie było żadnych wątpliwości. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba. Napiszcie proszę w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy wolicie, żebym umieszczał we filmach bez ściemy slajd ze składem produktu, czy po prostu składy kosmetyków umieszczał na dole. Więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Pierwszym produktem marki Mokosz jest to ujędrniające serum do twarzy z pomarańczą, w którego składzie między innymi znajdziemy olejek sapunki figowej, olejek arganowy, olejek migdałowy, olejek pomarańczowy, olejek z drzewa herbacianego i trójglicerydy. I czy taki skład według mnie jest w porządku? Jak najbardziej, ponieważ to serum powinno wykazywać właściwości uelastyczniające, poprawiające elastyczność skóry, zamykające całe produkty w skórze, czyli jakby tutaj możemy to stosować jako domknięcie pielęgnacji w ostatecznym etapie aplikowanych produktów, ale moim zdaniem szkoda. Warto takiego rodzaju serum, ponieważ możemy tutaj mówić, że jest to serum olejkowe, ponieważ jest to mieszanka olei, możemy aplikować również pod krem. I wtedy jak najbardziej nasza skóra wykorzysta wszystkie substancje czynne, wszystkie właściwości tych olei w celu działania na skórę. Ale jeżeli zaaplikujemy ten produkt na krem jako domknięcie pielęgnacji, to tutaj tylko powstanie taka okluzja, która domknie wszystkie warstwy pielęgnacyjne wcześniej nałożone na skórę, żeby po prostu wszystkie warstwy ze sobą grały i działały. Więc w mojej ocenie to serum ma małą pojemność, jak dobrze pamiętam, ono ma chyba 12 ml, a kosztuje około 70 zł. Ale bierzmy pod uwagę to, że jest to olejek, więc wystarczą dosłownie 2-3 kropelki na optymalne pokrycie skóry, a jeżeli jeszcze tego typu preparaty zaaplikujemy na wilgotną skórę od toniku, to zwiększa nam się wydajność po prostu tego preparatu. Więc jeżeli chodzi tutaj o działanie uelastyczniające, przeciwzmarszczkowe, odżywcze, jak najbardziej nie mam do tego produktu jakichkolwiek zastrzeżeń. Następnym produktem marki Mokosz jest to masło do ciała żurawina. I tutaj w składzie między innymi mamy masło shea, olejek żurawinowy, olejek z kiełków pszenicy, olejek jożoba i olejek arganowy. Jest tutaj połączenie emolientów z humektantami, czyli będą tutaj wykazywane działania nawilżające, regenerujące, okluzyjne lekko, zapobiegające ucieczce wody z naskórka i uelastyczniające skórę. Także jak najbardziej masło do ciała ma skład wzorowy, nie ma się tutaj o co przyczepić. Tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli się doszukiwać rzeczy, do których byśmy mogli się przyczepić, to syntetyczne zapachy. Ale jeżeli chodzi o całokształt składu produktu i o jego działanie, jest wzorowe. Więc to masło do ciała jednak ma bardzo dobry skład, będzie wykazywało ono nawilżające właściwości ochronne, chroniące przed ucieczką wody z naskórka i również uelastyczniające skórę. Także jak najbardziej produkt warty swojej ceny i warty zainteresowania. Następnym produktem marki Mokosz jest to balsam do ust malinowy. I tutaj w składzie mamy m.in. olejek z malin, mamy skwalan, mamy masło shea. To substancje o działaniu nawilżającym, chroniącym przed ucieczką wody, intensywnie regenerujące, nawilżające, spierzchnięte usta. Także jak najbardziej ten balsam do ust będzie wykazywał działanie ochronne przed mrozem, przed zimnem, generalnie rzecz biorąc, i będzie intensywnie usta nawilżać. Także jak najbardziej w mojej ocenie ten balsam do ust o zapachu malinowym jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. On ma konsystencję dość taką masełkowatą, nie ma tej konsystencji takiej, jakby to wam powiedzieć, miękkiej, że naprawdę trzeba go dość dużo nałożyć, aby pokryć usta. Tutaj konsystencja jest typowo masełkowa, taka ciężka, więc niewielka ilość tego produktu zapewni nam optymalne pokrycie skóry ust. Także jak najbardziej ten produkt jest warty zainteresowania.
Następnym produktem jest krem do twarzy Anti-Pollution, który ma chronić naszą skórę przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego, działać przeciwzmarszczkowo, działać nawilżająco i działać regenerująco. I w składzie tego produktu znajdziemy m.in. witaminę E, sok z jabłek i brzoskwini, znajdziemy emolienty, znajdziemy humektanty i znajdziemy kwas hialuronowy. Także jak najbardziej składniki czynne w tym produkcie są zawarte w odpowiedni sposób. Będzie wykazywane właściwości nawilżające, lekko przeciwstarzeniowe, ochronne, naprawcze, jak i również rewitalizujące, czyli nasza skóra powinna mieć wyrównany koloryt, powinny oznaki zmęczenia na skórze zostać zniwelowane i nasza skóra powinna być chroniona przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego. Także w mojej ocenie skład tego kremu do twarzy Anti-Pollution jest wzorowy, będzie działać tak jak pisze producent, także jak najbardziej, więc w mojej ocenie produkt jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. Następnym produktem marki Mokosz jest to krem do twarzy Figa. I tutaj między innymi w składzie tego produktu mamy ekstrakt z figi, ekstrakt z lnu, olej baobabu, olej z kiełków pszenicy, olejek arganowy. I są to główne substancje, które mają wykazywać właściwości pielęgnacyjne w tym kremie. Czyli ten krem powinien naszą skórę wygładzać, uelastyczniać, rewitalizować i działać silnie przeciwzmarszczkowo i równoważyć poziom nawilżenia. I generalnie w mojej ocenie ten krem jest dla każdego typu skóry, ponieważ będzie świetny sposób rewitalizować skórę, będzie równoważyć poziom nawilżenia, będzie fajnie skórę chronić przed tym mrozem, przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego i generalnie naszą skórę będzie optymalnie nawilżać. Także jak najbardziej w mojej ocenie jest to krem warty zainteresowania i warty swojej ceny. Mamy w tym kremie m.in. dodatkową mieszankę antyoksydantów, które chronią naszą skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Także jak najbardziej krem jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. Następnym produktem marki Mokosz jest to liposomalne serum pod oczy ogórkowe. W składzie tego serum pod oczy znajdziemy m.in. olejek z opuncji figowe, z pestek ogórka, olejek żożoba, hialuronian z sodu i olej z krokosza barwierskiego. Czyli tutaj jest mieszanka substancji intensywnie nawilżających, silnie przeciwzmarszczkowych, uelastyczniających, ochronnych i odżywczych. Także jak najbardziej to serum pod oczy będzie wykazywało działanie silnie przeciwzmarszczkowe, odbudowujące, nawilżające, ochronne. Ale jeżeli borykacie się ze suchą skórą wokół oczu, której brakuje odżywienia, rewitalizacji, takiego pobudzenia, to jak najbardziej to serum liposomalne spełni Wasze oczekiwania, ponieważ mamy tutaj naprawdę potężną dawkę substancji silnie skoncentrowanych, które działają właśnie rewitalizująco, przeciwzmarszczkowo, ochronnie, antyoksydacyjnie. Także w mojej ocenie produkt jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. Następnym produktem marki Mokosz jest to korygujący krem pod oczy, w którego składzie znajdziemy m.in. ekstrakt z czerwonych alg, ekstrakt z zielonej herbaty, kofeinę, kwas hialuronowy, olej z nasion sezamu i olejek kokosowy. Olej kokosowy, przepraszam. Więc generalnie w mojej ocenie jest to krem bogaty. Także jest to krem o podłożu typowo olejowym, czyli jego wchłanialność w skórę nigdy nie będzie stuprocentowa. On będzie pozostawiał taką lekko tłustawą warstewkę ochronną na skórze wokół oczu, ale jak najbardziej wszystkie substancje czynne zawarte w tym kremie będą wykazywać działanie konkretne. Czyli jakie tutaj mamy działanie? Drenujące, czyli redukcja oznak zmęczenia, działanie przeciwzmarszczkowe, działanie odżywcze, działanie rozświetlające i energetyzujące skórę wokół oczu. Żeby nasze spojrzenie było świeże, rozświetlone i żeby była również zachowana silna walka przeciwzmarszczkowa, przeciwstarzeniowa. Także jak najbardziej w tym kremie pod oczy mamy zrównoważone wszystkie składniki czynne, które są w nim zawarte, aby razem wzajemnie się uzupełniały w trakcie wykazywania działania. Także jak najbardziej krem pod oczy jest przemyślany, działanie tego kremu pod oczy będzie zadowalające dla każdego, więc jeżeli szukacie konkretnego kremu pod oczy,
to możecie brać śmiało ten. Ten krem pod oczy nie będzie typowo dla osób ze skórą dojrzałą. Ten krem pod oczy będzie dla każdego. Tak naprawdę osoby młode również mogą stosować ten krem pod oczy. Nie ma podzielenia kosmetyków na wiek. Nie wierzcie nigdy w opisy krem 30+, krem 40+, krem 50+, 60+, 70+. Jest to tylko i wyłącznie chwyt marketingowy. My musimy w własnej skórze dostarczać substancji, których ona potrzebuje. A te napisy 70+, 60+, 25+, jest to tylko chwyt marketingowy. Te kremy tak naprawdę nie różnią się niczym. Tak naprawdę. Więc jeżeli nasza skóra potrzebuje na przykład nawilżenia, uelastycznienia, rewitalizacji, wybieramy tego rodzaju preparaty. Jeżeli nasza skóra potrzebuje silnego działania przeciwzmarszczkowego, odżywczego, odnawiającego, wybieramy inne preparaty. Także jak najbardziej krem pod oczy marki Mokosz będzie dla każdego. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Jedynym zastrzeżeniem, do którego tak naprawdę możemy się przyczepić, do Mokosza, są to syntetyczne zapachy. Do tego możemy się przyczepiać. Ale jeżeli chodzi o cały kształt składowy produktów, zawartości substancji czynnych i jakie te substancje czynne mamy w tym produkcie, nie ma się o co przyczepić. O to się nie możemy przyczepić. Składy tych produktów są wzorowe. I ostatnim produktem marki Mokosz jest to masło do ciała melon z ogórkiem. I tutaj między innymi też mamy w składzie olejek z kiełków pszenicy, mamy masło shi, olejek z pestek ogórka, więc jak najbardziej to masło również będzie działało silnie nawilżająco, lekko odświeżająco, już wiem dlaczego, ze względu na zapach. Czyli ten zapach będzie wykazywał takie uczucie odświeżenia, ale jednoznacznie nasza skóra będzie fajnie nawilżana, chroniona przede wszystkim przed wysuszeniem, przed przesuszeniem. Także jak najbardziej produkty marki Mokosz są warte zainteresowania. Posiadają bardzo dobre składy, nie są testowane na zwierzętach. To jest najważniejsze, że biedne, bezbronne zwierzęta nie cierpią. Więc zwierzątka tutaj nie cierpią. Składy produktów mamy czyste. Jedynie do czego możemy się przyczepić, to są syntetyczne zapachy. Opakowania tych produktów są szklane, także plastik jest też jakby tutaj zaoszczędzany, czyli ten plastik nie jest wykorzystywany aż tak bardzo. W mojej ocenie kosmetyki Mokosza, w ostatecznej ocenie, są warte zainteresowania, warte swojej ceny, więc można je świadomie kupować. Także jeżeli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Cześć.